Fed pozostawia stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Dolar spada, euro, złoto, indeksy strzelają w górę. Krypto po chwili zawahania dołącza do wzrostów. Czy to już koniec korekty na krypto i czy Fed właśnie przedłuża nam hossę? Na te pytania poszukamy dzisiaj odpowiedzi. Przeanalizujemy również, jak zwykle, wykresy Bitcoina, Ethereum i wybranych altów, szukając miejsca na dobre wejście. Ja mam na imię Rafał, Gambit Tradera. Zapraszam na dzisiejsze analizy. I pamiętajcie, nic co mówię nie jest dla Was poradą inwestycyjną, są to moje prywatne poglądy i analizy. Zachęcam jak zwykle również do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem. Dajcie łapkę w górę, skomentujcie film, będzie mi bardzo miło. Zachęcam również, dołączajcie do grupy Gambit Tradera. Przypominam, że do końca marca mamy promocję na dołączenie do grupy. Możecie dostać nawet 50% upustu. Przypominam również, że dzisiaj startuje webinar, w zasadzie seria webinarów, jak zacząć inwestować w krypto. Nie będą to informacje o tym, co kupować, ale jak kupować. Co kupować? Oczywiście razem z naszymi analitykami na takie pytania próbujemy codziennie odpowiedzieć na naszej grupie. A teraz przechodzimy już do analizy wykresu Bitcoina. Dostaliśmy dosyć sporą korektę. Tak jak wspominałem na poprzednich analizach, kluczowym dołkiem był dołek na 59 tysiącach dolarów, akurat na tym wykresie. Na innych wykresach było to bardzo podobnie. Jak widzimy, cena zatrzymała się w tych okolicach, nie wybiła tego dołka, co jest dla nas bardzo pozytywnym sygnałem. Patrząc również wstecz, powtórzyliśmy największą korektę w tym trendzie wzrostowym, nie tylko tym ostatnim, ale również tym od samego dołka w 2022 roku. Ta korekta tutaj była największa. W tej chwili zatrzymaliśmy się w strefie powtórzenia tej korekty. Jak już jesteśmy na interwale jednodniowym, zauważcie, że po dużej czerwonej świecy sprzed wczoraj zielona, która przykryła w całości, prawie że w całości, całą czerwoną świecę. To jest dobry sygnał, dobry prognostyk. Natomiast zauważcie, że jeszcze jesteśmy w strefie tutaj podwyższonej płynności, podwyższonej podaży i tą strefę również zaznaczoną mam na wykresie. Pierwszy pozytywny sygnał był już wczoraj. Wybiliśmy ten wierzchołek, który to był wierzchołkiem robiącym ostatni dołek. Wybijając ten wierzchołek, zatrzymaliśmy się w tej strefie płynności. Wybicie tego wierzchołka, później tego i każdego kolejnego będą to tylko potwierdzenia. Natomiast zauważcie, że te wierzchołki są już bardzo blisko siebie i czekanie, aż wybijemy je wszystkie, no będzie takim czekaniem, aż faktycznie zrobimy za chwilę ATH. Ja, patrząc na te świece jednodniowe, które są dla mnie bardzo optymistyczne, w zasadzie ta ostatnia jest optymistyczna i miejsce, w którym ten wykres się zatrzymał, wyznaczam sobie tutaj strefę, w której chciałbym dołączać do wzrostów. To jest strefa od 64 540 dolarów do 63 tysięcy około 270 dolarów. Ta strefa jest wyznaczona od tego wierzchołka tutaj. Jeżeli wybijemy ten wierzchołek i będziemy się zamykać coraz wyżej, strefa będzie się podnosić, a ja w dalszym ciągu będę czekał na korektę do tego ostatniego impulsu, żeby dołączyć po korekcie. Tak jest najlepiej, tak jest najbezpieczniej. Cóż jeszcze możemy zobaczyć na wykresie Bitcoina? W interwału jednotygodniowego, to przypomnę, bo to jest też ważna informacja, którą musimy mieć na uwadze, wykres tygodniowy zamknął się poniżej poprzedniego wierzchołka. To jest dosyć negatywna informacja i ta świeca, którą tu widzicie, to jest świeca Doji, niezdecydowania na rynku. To jest świeca, w zasadzie w całym tygodniu dostaliśmy wymianę zleceń w tej strefie. Ona z jednej strony zwiastuje to, że część rynku realizuje zyski, może również pokazywać, że są również kupujący, bo ta świeca, jak i ta korekta, one nie zjechały bardzo nisko. To też nie jest taki poziom, w którym ten wykres mógł się zatrzymać. Ta korekta, gdyby tu była ogromna realizacja zysków, ona mogła się jeszcze pogłębić. W tej chwili na świecy tygodniowej, natomiast pamiętajcie, to jest jeszcze 3 dni do zakończenia tego tygodnia, widzimy tutaj wykupienie i obserwujemy świecę tygodniową. Jeżeli ona zamknie się powyżej, najlepiej zielono, to będzie to dobry sygnał do tego, żeby kontynuować te wzrosty. Przypominam, jeszcze 3 dni
i 17 godzin do zakończenia tego tygodnia, więc ta świeca tygodniowa jeszcze jest do obserwacji. Ona nam w tej chwili pokazuje wskazówki, ale nie pokazuje nam jeszcze tego, co się wydarzy dalej. Czy coś jeszcze tutaj możemy zobaczyć? Nic nadzwyczajnego. Pamiętajcie, tu jest podwyższona podaż, stąd możemy jeszcze zawrócić. Niemniej ja szukam swojej szansy w tych przedziałach, w tej strefie, którą macie tutaj zaznaczoną. Przejdźmy na Ethereum. Ethereum obserwuję dużo bardziej w ostatnim czasie. Też Wam sygnalizowałem to w ostatnich filmach. Dlaczego? O tym też za momencik. Pokażemy sobie jeszcze wykres Ethereum do Bitcoina. Natomiast jest tutaj w tej chwili duży, żółty wykrzyknik. Wykrzyknik dlatego, że wybiliśmy ostatni dołek w tym trendzie wzrostowym i świece nawet na interwale jednodniowym zamknęły się poniżej tego dołka. To jest zły znak, który jeszcze nie przekreśla dla mnie scenariusza wzrostowego, natomiast bardzo każe mi zwracać uwagę na to, co się dzieje tutaj i również każe zastanowić się, czy faktycznie te wzrosty za chwilę nie zostaną skorygowane i też nie zobaczymy głębszej korekty. Nie tylko na Ethereum, ale na innych wykresach. Pamiętajcie, wrócę jeszcze szybciutko do Bitcoina. Wybicie tego wierzchołka to jest pozytywny sygnał, ale na interwale jednodniowym my tego nie widzimy. Widzimy dopiero tą korektę, a tej korekty jeszcze nie rozjechaliśmy. Nie ma chóra optymizmu, jest świetny sygnał, czekamy na korektę. Jeżeli ta korekta pokaże sygnał, że kończą się spadki, wtedy dołączamy do wzrostów i bezpieczniej byłoby nawet dołączyć do wzrostów po wybiciu po raz kolejny tego wierzchołka po korekcie. Ale wracając do Ethereum. Podobna sytuacja jak na Bitcoinie. Jesteśmy w strefie podwyższonej płynności. Wcześniej rozjechaliśmy pierwszy wierzchołek, który pokazuje złamanie tego ostatniego trendu spadkowego. No to jest ostatni nieduży trend spadkowy, którego również na interwale jednodniowym na wykresie Ethereum nawet nie widać. Znaczącym wierzchołkiem na interwale jednodniowym jest ten wierzchołek, więc wybicie tego wierzchołka będzie dla nas kolejnym, mocniejszym potwierdzeniem. Niemniej patrzymy również na świecę jednodniową, na Ethereum i również ta zielona świeca prawie w całości przykryła czerwoną świecę. Tak jak powiedziałem, zamknięcie się pod tym dołkiem jest dla nas negatywną informacją. Niemniej na interwale 4-godzinowym mieliśmy już rozładowane RSI. Ja tego sygnału na 4-godzinowym interwale nie ignoruję. On bardzo często pokazuje, że kończy się korekta. Tak samo jak to było tutaj, zauważcie, podobne poziomy RSI. Czy też wcześniej, jak wyszukamy sobie na przykład tutaj, czy dalej tutaj. Tu była długi okres konsolidacji. Co jeszcze chciałem Wam pokazać na wykresie Ethereum? Ta fioletowa korekta została powtórzona tutaj. Kolejną korektą w kolejności była korekta ta zielona i na początku liczyłem na to, że faktycznie ta korekta może zamknąć się w zasięgu korekty zielonej, ale ta strefa została rozjechana. Ta korekta natomiast zakończyła się w strefie powtórzenia największej korekty w tym trendzie wzrostowym. Jeżeli tak jest, to ja oznaczam w tej chwili, zakładając, że to było zakończenie tej korekty, oznaczam ten dołek jako fala czwarta impulsu pięciofalowego. Mamy jedynkę, mamy dwójkę. Tu jest dołek, pamiętajcie. Jedynka tutaj, dwójka. Ten ruch mam oznaczony jako trójkę. Dalej czwórka. Ta piątka, którą Wam tutaj ostatnio pokazywałem, ona nie zrobiła takiego zasięgu, jaki ja zakładałem. To też jest dla mnie swego rodzaju negatywna informacja. Oczywiście piątka wybiła trójkę. To jest podstawa, którą musi zrobić. Natomiast z fali trzeciej, po fali trzeciej oczekiwałbym odrobinę więcej. Na razie mieszane uczucia, nie ma chóra optymizmu, nie ma też za dużego pesymizmu. Pamiętajcie, że Bitcoin się obronił. Jak Bitcoin się obronił, reszta altów może i najprawdopodobniej za Bitcoinem będzie podążać. Popatrzmy na niższy interwał, czy gdzieś jest tutaj miejsce dla nas do tego, żeby dołączyć. W tej chwili zatrzymaliśmy się w strefie podwyższonej podaży. Chciałbym, żeby tutaj narysowała się przynajmniej jakaś płytka korekta, po której miałbym szansę, żeby dołączyć. W tej chwili wyznaczam tylko strefę podwyższonej płynności. Ona jest dosyć duża. Ja ją będę zawężał w momencie, w którym
tutaj zobaczę większy sygnał na jakąś korektę, na ten moment oznaczyłem ją sobie od mniej więcej 3400 dolarów do tego dołka na 3142-34 dolary. Tak jak powiedziałem, jak zobaczę tutaj sygnał do tego, że ta korekta może się pogłębiać, wtedy będę wyznaczał miejsce, w którym chciałbym, żeby ten wykres zawrócił, a idealnie, żeby to były przedziały około 3360-50, mniej więcej do tych miejsc. Obserwacja, oczekiwanie, alarm ustawiony i będę reagował na to, jak zobaczę tutaj korektę. Przejdźmy na moment do wykresu Ethereum Bitcoina. Ja o tym wykresie mówię już od kilku dobrych tygodni. Dlaczego? Dlatego, że po okresie długich spadków na wykresie Ethereum do Bitcoina, co oznacza, że Bitcoin zdradził sobie zdecydowanie lepiej od Ethereum, dostałem pierwszy sygnał do złamania tego trendu i w tej chwili jesteśmy w korekcie do tego impulsu wzrostowego. Czy ten impuls się obroni? Za chwilę pewnie się przekonamy i jeżeli się obroni, będzie to dla mnie sygnał, powtarzam to, że warto teraz bardziej skupić na Ethereum i nawet pewnie też na altach niż na Bitcoinie. Co oczywiście nie musi oznaczać, że Bitcoin nie będzie rósł. On po prostu może rosnąć w wolniejszym tempie niż Ethereum. Co się tutaj wydarzyło wczoraj? Wybiliśmy ten dołek, który nie był kluczowym dołkiem, to była po prostu korekta wewnętrzna. Dla nas kluczowy dołek to jest ten. Na poziomie 0.0479. I teraz to wybicie tego dołka wczoraj, ono było dosyć dynamiczne, niedynamiczne, różnie można na ten temat dyskutować. Natomiast pierwsze oznaki złamania tego już ostatniego trendu dostałem mniej więcej w tym miejscu. Jak sobie jeszcze przybliżymy, to ten wierzchołek akurat mam zaznaczony, można z tym polemizować, można próbować zaznaczać ten. Ten jest dla mnie bardziej wyraźny i ten impuls wzrostowy pokazuje, że jest tutaj jakaś chęć do wzrostu. Następnie korekta i idziemy w górę. Kolejne wybicie tego wierzchołka będzie dla mnie potwierdzeniem, że coś tutaj zaczyna się dziać pozytywnego dla mojego scenariusza. W którym momencie będziemy mogli potwierdzić sobie wzrosty na tym wykresie? Niestety dopiero w tym, jak wybijemy ten wierzchołek. Natomiast to, co będzie się działo w tym miejscu, będzie nam dawało pierwsze niewielkie sygnały na to, że ten scenariusz zaczyna się realizować. Również patrząc na wykres Ethereum, patrząc na wykres Bitcoina w tym samym czasie, będziemy mogli gołym okiem ocenić, który z tych wykresów radzi sobie lepiej, który gorzej. I na tym tu poprzestanę. Jeżeli macie jakieś pytania, wracajcie do grupy, chętnie odpowiem. Trzy alty na koniec. Pierwszy to jest Matic. Matic zrobił fajną jedynkę, fajną dwójkę. To było już jakiś czas temu. W tej chwili dla mnie buduje nam się tutaj fala trzecia i w tej fali trzeciej dla mnie dzisiaj zrobiliśmy falę pierwszą i drugą. Wygląda to bardzo fajnie. Wczoraj wybiliśmy ten dołek dosłownie o jakieś centy, ułamki dolara i wjechaliśmy do strefy, którą mam zaznaczoną, w której to może zakończyć się fala numer 2. Po czym dostaliśmy wymianę zleceń. To jest interwał 4-godzinowy, więc ta wymiana zleceń trwała mniej więcej od wczoraj, od rana do wczoraj, do późnego wieczora. Później zamknęliśmy się powyżej tego wierzchołka. Zobaczmy, czy tutaj był nowy dołek. To ważne, ale tak niewielkiej różnicy. Nie, tutaj nie było nowego dołka, więc wracając do interwału 4-godzinowego, istotnym będzie dla nas, tak jak mam zaznaczone, wybicie się powyżej tego wierzchołka na 1.1 dolara. Jak możemy zatem interpretować tą wymianę zleceń tutaj? Możemy interpretować w ten sposób, że jakieś zakupy tutaj weszły, być może nawet znaczne. RSI na interwale 4-godzinowym również było wyładowane w tym miejscu. W tej chwili zaczyna już podążać w górę. Jak popatrzymy sobie historycznie, RSI na interwale 4-godzinowym w tym miejscu dawało nam zwiastun do dużych wzrostów. Tutaj jeszcze fałszywy sygnał. Tutaj również sygnał do wzrostów, natomiast tymczasowych potem była jeszcze korekta. Przyglądajmy się temu. Dla mnie ta strefa jest bardzo fajna. Dla mnie ta wymiana zleceń również jest bardzo fajna.
tak jak widzicie, ta strefa, czyli ten zakres, w których świece się zamykały przez ostatnich kilka godzin czy kilkanaście, został po części tutaj przetestowany. Ja nie wykluczam w tej chwili głębszego wjazdu w tą strefę i jeżeli zobaczę tutaj sygnały do zawrócenia, czy być może już w tej chwili wybijem ten wierzchołek, również będą to dla mnie pozytywne sygnały na wykresie Matika. Bezpiecznie, jak zwykle, wybicie istotnego wierzchołka, korekta i handel do góry. Pamiętajcie, tutaj również jest strefa podwyższonej podaży i stąd możemy jeszcze dostać nowy dołek. To jest niewykluczone. Wszystko zależy od tego, jak dzisiaj będą się zachowywały rynki. Czy one odreagują to, co wczoraj powiedział Powell i być może przetrawią i trochę się zmieni narracja na rynku. Czy dostajemy kontynuację wzrostów, dolar w korekcie, wszystkie rynki w górę. To jest istotne, obserwujcie dzisiaj, co się dzieje, nie tylko na krypto, również na wykresie dolara, wykresie euro do dolara, złota czy indeksach rynkowych. Szybciutko do Solany. Solana bardzo pozytywnie, zdecydowanie lepiej aniżeli inne altcoiny i nawet Bitcoin i Ethereum. Solana, jak sobie oddalimy wykres, miała bardzo dobry okres przed, może 4-godzinowy będzie bardziej czytelny, miała bardzo dobry okres w kilkunastu ostatnich dniach. Tam były nawet wyższe wzrosty aniżeli na Bitcoinie i Ethereum. Ja mam ten wykres oznaczony w ten sposób. Tutaj fala numer 1, która była w grudniu 2023 roku, następnie fala numer 2, to wszystko fala numer 3 duża i w tej dużej fali numer 3 mam po raz kolejny fala pierwsza, druga, trzecia i tutaj uwaga, zrobiliśmy falę czwartą, zasięg tej korekty, co dla mnie bardzo pozytywnie wróży do dalszych wzrostów. Jak widzicie, ta reakcja w tej strefie jest zdecydowanie lepsza aniżeli reakcja na tych wykresach, które pokazywałem przed chwilą. Wybiliśmy już pierwszy wierzchołek, drugi wierzchołek i te wierzchołki były kluczowe dla złamania tego trendu spadkowego. W tej chwili jesteśmy w strefie podwyższonej płynności przy szczycie. Możemy jak najbardziej tutaj otrzymać korektę. Możemy również, pamiętajcie, stąd zrobić kontynuację spadku, więc nic co mówię, nie bierzcie tego na pewnik, przyglądajcie się i dopiero wtedy reagujcie. Niemniej, ja mam tutaj już jakiś scenariusz rozrysowany. Ten spadek, ta korekta, ona w zasadzie jest jednym dużym impulsem, więc co mogłoby się tutaj wydarzyć? Ta korekta, mierzyłem ją, ona prawie jest powtórzeniem tej korekty, prawie nie w całości, więc możemy to po części już traktować jako impuls pięciofalowy, być może zrobimy tutaj jeszcze jeden spadek i wybicie tego wierzchołka. Natomiast, tak jak powiedziałem, to jest jeden impuls spadkowy i teraz, żeby tu zobaczyć jakąś strukturę korekcyjną, być może zbuduje nam się tutaj jakiegoś rodzaju trójkąt albo dłuższa wymiana zleceń. To również w dłuższej perspektywie byłoby pozytywne, gdyż zbudowanie tutaj dużej płynności, wymiana zleceń, która potrwa kilkanaście godzin bądź też kilka dni, później oczywiście wybicie górą, bo to będzie istotne, będzie bardzo dobrym sygnałem na to, że kontynuujemy wzrosty, najprawdopodobniej w tej chwili już po ATH, wierzchołek ostatniej hossy mamy zaznaczony tutaj na poziomie 260 dolarów. Także Solana bardzo pozytywnie, czekam na korektę tego impulsu i w momencie, kiedy zauważę koniec tej korekty, będę szukał dla siebie miejsca na wejście. Ostatni z altów, który dzisiaj chciałem pokazać, Sand. Sand również jest analizowany bardzo regularnie na grupie i Sand, mieliśmy bardzo ładną jedynkę i dwójkę. Tutaj najpierw doszukiwałem się jedynki i dwójki tutaj i kolejnych wzrostów. Widać jednak, że dostaliśmy jeszcze jedną głęboką korektę, która, uwaga, jest strukturalnie bardzo ładna. Okej. Zaraz ktoś powie, że to B jest byle jakie. No, nawet chyba to B jest ładne. Nie, to B jest byle jakie. To powiem, że dobrze wyglądającą strukturalnie korektę, nie idealną z uwagi na to B środkowe, natomiast tu mamy płytkie zejście korekcyjne, wybicie wierzchołka i zejście poniżej tego dołka, korekta nieregularna, bardzo ładna, wybicie tego dołka tylko knotami
i zaraz po tych knotach dostaliśmy wyjście górą. Zobaczmy również tutaj, ten knot tak wybił ten dołek, no to nie jest jakiś super turbo mocny sygnał, ten wierzchołek z jednej strony można uznać za kluczowy, z drugiej strony ten będzie mocniejszy. Patrzyłbym na ten wierzchołek, więc wybicie tego wierzchołka, następnie korekta w te rejony i szukanie miejsca, szukanie sygnału na dołączenie do wzrostu w tym miejscu. Pamiętajcie, tu równie dobrze możemy dostać kontynuację spadków, ta korekta, ona jest dosyć silna i to nie tylko na SAN, również na innych wykresach, które Wam pokazywałem. Miejsca, które zostały zaliczone, są bardzo fajne, z nich możemy dostać wzrosty, stąd te analizy wzrostowe. Nie pakujcie się jednak od razu w ślepo, zaczekajcie na jakiś dobry sygnał i wtedy. Ja również będę te wykresy analizował na grupie. Z tego miejsca jeszcze raz zachęcam. Link do dołączenia do grupy znajdziecie w opisie tego filmu. Przypominam również, dzisiaj startujemy z serią webinarów, jak rozpocząć inwestowanie w krypto, szczególnie dla tych, którzy chcieliby, nie mieli okazji, nie wiedzą jak. Tam dowiecie się wszystkiego, od czego zacząć, na co zwrócić uwagę, jak zrobić to bezpiecznie. Ja z tego miejsca dzisiaj Wam dziękuję, żegnam się i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć!